Dawniej dużo zawodników tam często jeździło. Teraz się tak pozmieniało, że mało kto jeździ, na pewno mniej opłacalna sprawa teraz jest i tak dalej. Natomiast tak czy siak no, nie zmienia się fakt jeden, że właśnie to jest dobra szkoła jazdy i na pewno warto. Ja się cieszę, że wiadomo, nie jeżdżę może teraz ciągle i tak dalej, ale w swojej karierze mogłem przynajmniej 2 lata jeździć pełne właśnie w Anglii i wiem, jak, z czym to się, jak to wygląda, natomiast teraz wiem, że akurat ja miałem za dużo wtedy jazdy i gdybym się skupił może tylko na Polsce i Anglii, no to byłoby zupełnie inaczej. Wtedy miałem za wiele, tak, wtedy było zbyt wiele.